Tu spoczywa starszy wachmistrz Stefan Paduch, żołnierz 3. Pułku Strzelców Konnych. Poległ w walce z Niemcami 12 września 1939 roku. Cześć jego pamięci. Z tego, co się orientuję, starszy wachmistrz, czyli starszy sierżant. Trzeci Pułk Strzelców Konnych imienia Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego. W kampanii wrześniowej 1939 roku walczył w składzie Suwalskiej Brygady Kawalerii, wchodzącej w skład samodzielnej grupy operacyjnej NAREW. W dniach 1-4 września na odcinku Suwalskiej Brygady Kawalerii nie doszło do nawiązania styczności bojowej z nieprzyjacielem. 5 września pułk wspólnie z innymi oddziałami brygady przesunięty został w rejon Łomży. 6 września rozlokował się w Czerwonym Borze i został podporządkowany dowódcy 18 Dywizji Piechoty. Jego zadaniem była osłona południowego skrzydła dywizji. Tu też pułk zanotował pierwsze straty. W czasie bombardowania stacji kolejowej poległ pierwszy żołnierz. 20 września wchodzi w skład improwizowanej dywizji kawalerii Zaza, walcząc 21 i 22 września w Kalenkowiczach i 28 września nad Wieprzem. 29 września wszedł w skład samodzielnej grupy operacyjnej Polesie i wziął udział w bitwie pod Kockiem. 6 października 1939 roku stoczył ostatni bój w Kalinowym Dole. Kolejna mogiła wojenna w Czerwonym Borze. Tu spoczywają nieznani żołnierze polscy 33, 71, 18 Pułku Piechoty. Zginęli 6 września 1939 roku. Cześć ich pamięci. Tu spoczywają nieznane z nazwiska osoby, które poniosły śmierć w czasie II wojny światowej. Cześć ich pamięci. Tu spoczywają żołnierze polscy i jeńcy sowieccy z okresu II wojny światowej. Cześć ich pamięci.